Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym V-blogu Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat kolorów liturgicznych. Kolor biały używany jest przede wszystkim w okresie Wielkanocy oraz podczas wspomnień o świętych dziewicach, o świętych, a także w okresie Narodzenia Pańskiego. Kolor tych szat symbolizuje biel, czyli czystość. Można go zastąpić kolorem bardziej uroczystym, czyli kolorem na przykład złotym. Kolor czerwony symbolizuje męczeństwo i właśnie używany jest w mszach wołtywnych o Duchu Świętym, w mszach mówiących o męce pańskiej, a także w mszach o świętych męczennikach. Następnym kolorem jest kolor zielony. Symbolizuje on nadzieję, życie i używany jest w okresie zwykłym. Kolor fioletowy używany jest w okresie przygotowania do Narodzin Pańskich, a więc Adwentu, a także podczas okresu przygotowania paschalnego, a więc podczas Wielkiego Postu. Kolor ten używany jest również w liturgiach pogrzebowych, chociaż może być również zastąpiony kolorem czarnym. Kolor różowy używamy 2 razy do roku. Czwartą niedzielę Wielkiego Postu, czyli w niedzielę Letare oraz w niedzielę trzecią Adwentu, czyli Gaudete. Jak widzicie, liturgia w Kościele jest wielobarwna, a nie jednobarwna czy monochromatyczna. Dlatego daje nam ona tyle radości i dużo satysfakcji. Każdy kolor i każdy gest, każda szata jest bardzo ważna w liturgii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Szczęść Boże!